Cześć, dzisiaj jestem na strzelnicy i będę robił test hełmów i kamizelek kuloodpornych i sprawdzę, czy faktycznie są kuloodporne i czy zapewniają bezpieczeństwo przed prawdziwą bronią palną. Za moment ubiorę w kamizelkę i hełm naszego asystenta Jacka i będę do niego strzelał z dziewiątki pistoletem CZ i strzelby gładkolufowej Breneką 38 gram. Wyposażenie to pochodzi ze sklepu Motoarmia. Jest używane, choć wygląda całkiem dobrze, a oryginalnie pochodzi z największych polskich firm ochroniarskich. Zobaczymy, czy pomimo tego, że jest używane, nadal spełnia swoje zadanie, czyli czy jest kuloodporne i zatrzyma dziewiątkę i brenekę. Zatem ubieramy Jacka. Jacek, trzymaj się. Na pierwszy ogień idzie dziewiątka. I jeszcze teraz hełm. Czas na ocenę. Zobaczcie, z zewnątrz są tylko małe otwory. Zobaczymy, jak to wygląda teraz od środka. Ewidentnie widać, że nie przeszło, czyli działa. Zobaczymy, jak hełm sobie poradził z dziewiątką. Jak widać, nic nie przeszło do środka. Jacek przeżył. Teraz czas na poważny kaliber. Będziemy strzelać z 38-gramowej breneki. I dwa w hełm. Czas na ocenę. Ewidentne trzy dziury po brenece. Tak jak dziewiątka Jacka nie położyła, tak breneka zabiła go. Zobaczymy, jak hełm. Kula nie przeszła, bo ją tu widzę. Jest zgniecony. Jacek nie przeżył, ale zobaczcie. Pół głowy nie ma. Podsumujmy nasz dzisiejszy test. Zacznijmy od kamizelki. Jak widać, oparła się kulą 9 mm i wszystkie zatrzymała. Należy stwierdzić zatem, że jest kuloodporna i spełnia swoje zadanie. Natomiast jeśli chodzi o brenekę, niestety kamizelka uległa, poddała się i breneka ją przebiła. Zatem nie chroni przed strzałami z dużego kalibru o tak dużej energii wylotowej pocisku. Jeśli chodzi o hełm, sytuacja jest dość podobna. Wszystkie kule 9 mm zostały zatrzymane, więc hełm spełnił swoje zadanie i jest kuloodporny. Natomiast podobnie jak kamizelka, poddał się przy brenece, choć zatrzymał kulę, jego wgniecenie było tak duże, że Jacek na pewno nie przeżył. Wynik naszego testu nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, gdyż z góry było wiadomo, że zarówno hełm, jak i kamizelka zgodnie z przeznaczeniem chronią wyłącznie do kalibru 9 mm, natomiast nie służą do ochrony przed potężną, obalającą siłą breneki. Pamiętajmy jednak, że jest to sprzęt używany. Jego cena jest 3 razy niższa od sprzętu nowego, a sprawność niczym nie odbiega od nowych kamizelek i hełmów.